8 kwietnia rozpoczął się strajk pracowników oświaty. Jak sytuacja wygląda w Łomży? Dzień dobry Państwu. Jak sytuacja wygląda w Łomży? W Łomży i w powiecie, chciałam powiedzieć. Na ten moment, na godzinę 9, 34 placówki zgłosiły mi udział w strajku. 34 nie przystąpiły do strajku gmina Miastkowo i gmina Wizna w całości. Natomiast w innych gminach jest strajk, różnie to się przekształtuje. W szkołach łomżyńskich na ten moment wszystkie placówki, które zgłaszały udział w strajku, strajkują poza Centrum Kształcenia Praktycznego, które nie przystąpiło do strajku. Co z nauczycielami, którzy strajkują? Oni, rozumiem, przychodzą normalnie do szkoły, tylko nie prowadzą zajęć. Tak, nauczyciele są w pracy, przychodzą na te godziny pracy, w których mają wyznaczone w grafiku, w planie lekcyjnym. Nie świadczą pracy, są na terenie szkoły. Z informacji, które do nas docierają na ten moment, na godzinę 9, w szkołach jest niewielu uczniów, w jednej czy w dwóch szkołach w ogóle nie ma uczniów. W tym momencie chciałabym rodzicom podziękować za zrozumienie i za to, że zajęli się dziećmi swoimi, bo to świadczy o tym, że również i rodzice wspierają nasze żądania i naszą walkę o godne płace i o to, aby szkoła była właściwie z budżetu rządu zabezpieczona. Mimo wszystko chyba nie wszyscy nauczyciele podpisali listy i przystąpili do strajku. Oni mogą normalnie pracować? Ci nauczyciele, którzy nie zgłosili się na strajk, tak, w niektórych placówkach prowadzą zajęcia opiekuńcze dla tej grupy dzieci, które przyszły do szkoły, bo różnie to się kształtuje w różnych placówkach. Co będzie dalej? Jak to będzie dalej wyglądało? Można to przewidzieć? To również zależy od rządu, jak będzie dalej. My jesteśmy, tak jak powiedział wczoraj prezes Broniarz, jesteśmy gotowi w każdej chwili do rozmów, ale do rozmów, kiedy żona rządowa przedstawi nam propozycje, bo te propozycje, które zostały przedstawione przez stronę rządową w ostatniej chwili zwiększenia liczby pensum do 24 i wtedy będą podwyżki, to notabene fizycznie to nie będą podwyżki, bo godzina nauczyciela się wtedy zmniejszy. A poza tym to powoduje, iż co któryś kolejny nauczyciel będzie pozbawiony pracy. Bardzo duża rzesza nauczycieli przy takim pensum zostanie po prostu zwolniona z pracy. I teraz dyrektor będzie musiał odliczać i zastanawiać się, kogo ma zwolnić, a kogo zostawić. Dlatego nie możemy przyjąć takich propozycji. Poza tym jestem bardzo zdziwiona, dlaczego taka propozycja pojawiła się w piątek. Rozmawialiśmy cały czas o płacach i dochodziliśmy do jakiegoś konsensusu, bo i strona związkowa ustępowała, zmniejszała kwoty, proponowaliśmy podział na dwa tych naszych podwyżek. Strona rządowa gdzieś tam minimalnie podniosła, a potem raptownie przychodzi zupełnie z innymi propozycjami. To jest, uważam, niepoważne ze strony rządu.